Za nami siatkarska noc w Myszkowie. Tegoroczny turniej mixtów został połączony z piknikiem charytatywnym na rzecz myszkowskiego policjanta Zbigniewa Piątka. Mamy drużyny z Myszkowa, 5 drużyn, czyli nasze miejscowe, ale mamy również drużyny z całego województwa śląskiego oraz dwie pary z Małopolski i z Łodzi. A druga impreza to zorganizowana przez policjantów, impreza charytatywna dla ich kolegi, który się rozchorował, potrzebuje pilnie środków finansowych na to, żeby zwalczyć chorobę. No i dołączamy się do tego, zbieramy szyki, żeby pomóc Zbyszkowi. Tego dnia na kompleksie rekreacyjno-sportowym działo się naprawdę dużo, a liczne atrakcje przyciągały mieszkańców i zachęcały do niesienia pomocy. Możemy zagrać siatkówkę, możemy kibicować, możemy się specjalnym sprzętem, tym Quad, UTV, ATV przejechać, zobaczyć akcje ratunkowe, straży pożarnej, naszej komendy policji, jest ten radiowóz wraz ze sznupkiem, z odblaskami, kamizelkami. W to niezwykłe przedsięwzięcie włączyło się wiele osób i instytucji. Datki na dalsze leczenie Zbigniewa Piątka zbierali m.in. członkowie grupy biegowej z Żarek. Chcielibyśmy oczywiście wszystkich zaprosić do biegania, bo to też jest ważne, no a przede wszystkim właśnie do brania udziału w takich imprezach, kiedy można oprócz tego, że się biega i no, dba się o swoje zdrowie, to jeszcze można pomóc komuś, kto naprawdę tego bardzo potrzebuje i my po prostu no, bardzo chętnie w tym uczestniczymy i chcielibyśmy to robić jak najczęściej oczywiście, kiedy tylko można. Jak wyjaśnia burmistrz Włodzimierz Żak, Dotyk Jury to jedno z najchętniej odwiedzanych w wakacje miejsc w Myszkowie. Mieszkańcy przychodzą tu nie tylko dla organizowanych na kompleksie wydarzeń. De facto w okresie wakacyjnym, to nawet jak nie organizujemy, tak jak dzisiaj, jakiś ekstra imprez, to w zasadzie ciągle coś się dzieje i staramy się obiekty wykorzystywać, a w tle ciągle będziemy się starać, żeby to, co za moimi plecami, z mojej prawej strony, dokończyć kąpielisko i planujemy również tężnie. Mam nadzieję, że to też przy którejś tam relacji ze strony państwa już będziemy się mogli tym pochwalić. Równolegle do pikniku na boiskach do siatkówki plażowej cały czas trwała zacięta rywalizacja. Przede wszystkim jest doskonała atmosfera i przede wszystkim ten turniej jest organizowany dla człowieka, który potrzebuje pomocy, a my lubimy udzielać pomocy, dlatego zaangażowaliśmy się w ten turniej. Myślę, że jest bardzo fajny poziom jak na taki turniej. Gramy razem dosyć często, do tego turnieju przygotowywaliśmy się nawet dosyć długo, żeby nasza gra wyglądała jeszcze lepiej. Na poprzednim zajęliśmy 3. miejsce, a poziom był naprawdę dosyć wysoki, dlatego chcieliśmy wypaść teraz jeszcze lepiej. Celujemy w 1. miejsce na podium dzisiaj. Tak jest. Jeśli w miniony piątek nie mogliście być na Dotyku Jury, a chcielibyście wesprzeć leczenie myszkowskiego policjanta, to możecie to zrobić za pośrednictwem Fundacji Pomocna.